No nie udało się wszystkim zawodnikom awansować. Co tam się stało w przypadku tych trzech naszych reprezentantów? Oddali przede wszystkim słabsze skoki, nie takie jak choćby w tych skokach treningowych. Też nie do końca, można powiedzieć, było szczęśliwie z wiatrem, ale to tylko jest jeden z czynników i myślę, że przy dobrych skokach i nawet tak trudnych warunkach dało się uzyskać takie odległość, żeby się zakwalifikować, jak choćby w przypadku Piotra Żyły, który też trafił na takie bardzo kiepskie warunki, ale mimo tego walczył i jest w konkursie. Janek Ziobro był bardzo rozżalony, mówił, że przy tym wietrze to nic się nie dało zrobić. Na pewno tak, no to ma bardzo duży wpływ, bo faktycznie jak zawodnik tutaj dostanie zaraz za progiem dosyć mocno w plecy, to od razu się usztywnia i walczy z utrzymaniem wysokości i przez to nie ma odpowiedniej aktywności w locie, żeby ulecieć lepsze metry. No ale tak jak też mówię, sam próg też nie był na tyle czysty, żeby można było uzyskać lepszą odległość. Chyba można tutaj się cieszyć z dobrego startu Krzyśka Bieguna. Jak najbardziej. Krzyśka Bieguna, także dobre skoki. Olka zniszczyła, Piotrek już wspomniałem, w ciężkich warunkach wywalczył kwalifikacje i na plus bym powiedział cały dzień postawa Dawida dzisiaj, bo skakał przede wszystkim równe skoki, bardzo podobne do siebie. Stefan też miał pecha, czy to jednak zły skok po prostu? Stefan popełnił błąd zaraz za progiem w pierwszej fazie, też tam nie było wszystko fajnie poukładane, stąd no niestety brak kwalifikacji. Czy dzisiaj te warunki mocno tutaj były losowe? To jest ku samo i tutaj myślę, że warunki w żaden sposób nas nie zdziwiły. Wszyscy byli do tego przygotowani, że raczej jeśli będzie wiatr, nawet niewielki, to będzie miał na pewno duży wpływ na to, jak to będzie wyglądać. Ale tak jak mówię, to jest ku samo i to jest konkurs, który niestety wpisany jest też w to, że warunki będą grały swoją rolę. Takie też są w kalendarzu. Czy brak Kamila Stocha tutaj z drużyną to jakoś tak wpływa? Można powiedzieć, że jakoś nie ma lidera i to może mieć jakiś wpływ na całą drużynę, czy to nie ma znaczenia? Jeśli go nie ma, nie przyjechał tutaj z nami, to ma wpływ na pewno mniejszy, aniżeli byłby tu i został tu wykluczony, tak jak było miejsce, jak to miało miejsce w Klingenthal. Dziękuję i życzę powodzenia jutro.